13 marca do odwołania starostwo powiatowe w Kościerzynie profilaktycznie zostało zamknięte dla interesantów. Mieszkańcy nadal mogą korzystać z wielu usług, m.in. składając wnioski elektroniczne za pomocą platformy ePUAP. Mieszkańcy powiatu kościerskiego bardzo płynnie przeszli na taką formę kontaktu z urzędem. Wynika z tego, że poziom wiedzy na temat tego narzędzia jest u mieszkańców zadowalający i taka ścieżka komunikacji nie stanowi dla nich dużego problemu. Muszę z dumą powiedzieć, że mieszkańcy bardzo płynnie przeszli w taką formę kontaktów, co zwróciliśmy po ilości przesłanych dokumentów i też trzeba podkreślić, że które nie zawierały wcale błędów. Wtedy, kiedy są pewne nieścisłości, wówczas łapiemy za telefon i dzwonimy do zainteresowanego i uzgadniamy pewne rzeczy, bądź zwracamy uwagę, co trzeba poprawić, gdzie dosłać i w jakim terminie. Więc tutaj nie mogę powiedzieć, że są problemy. Staramy się minimalizować termin, mimo że tarcza antykryzysowa pozwala nam na wydłużenie terminów. Ale w naszym przypadku starostwa powiatowego w Kościerzynie nie musimy na dzień dzisiejszy z tego korzystać. Chociaż przez epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 życie mocno zwolniło, to mimo wszystko niektóre sprawy nie mogą czekać. Szczególnie w tej sytuacji może się przydać profil zaufany, aby załatwić naglące kwestie urzędowe. Rozwiązanie to szybko zyskuje na popularności, ponieważ do tej pory profil założyło już ponad 6 milionów Polaków. Ostatnie tygodnie to czas rekordowego zainteresowania usługami Ministerstwa Cyfryzacji, w tym korzystania z profilu zaufanego. Tylko w kwietniu Polacy założyli ponad 602 tysiące profili zaufanych, czyli ponad 2 razy więcej niż w kwietniu 2019 roku. Od początku 2020 roku przybyło ponad 1 818 000 nowych właścicieli profilu zaufanego. Dla porównania rok wcześniej, w tym samym czasie, czyli w miesiącach styczeń-kwiecień 2019, profil zaufany założyło 1 015 000 osób. To oznacza, prosty rachunek nam pokazuje, że w tym roku od stycznia do kwietnia założono ponad 800 000 więcej profili niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. Profil zaufany przyda się wszystkim, niezależnie od tego, ile mamy lat. Dzięki niemu bez konieczności wizyt w urzędzie możemy m.in. sprawdzić swoje punkty karne, zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu, ale i siedząc w swoim ulubionym fotelu z kubkiem kawy wysłać pismo do urzędu.